W tym wideo pomówimy sobie chyba o najczęściej używanej funkcji logicznej, czyli funkcji jeżeli. I ona sprawdza jeden test logiczny i na podstawie jego wyniku zwraca jedną z dwóch wartości. Wartość jeżeli prawdę albo wartość jeżeli fałsz. Tak? Czyli w zależności czy pierwszy test logiczny zwróci wartość logiczną prawda, to będzie zwracany drugi argument funkcji, a jeśli zwróci fałsz, to będzie zwracany trzeci argument funkcji. I zobaczmy sobie to w praktyce na przykładzie sprawdzania, tak, czy student zdał egzamin. I zaczniemy od testu logicznego, żeby zobaczyć, jakie wyniki wychodzą tak z naszej operacji. Czyli piszemy sobie jak każdą formułę, funkcję, tak od znaku równa się i sprawdzamy, czy liczba punktów zdobyta jest większa, no i zakładamy, że tutaj będzie też lub równa tej liczbie z komórki D4. No i tu musimy komórkę D4 zablokować bezwzględnie, bo będziemy naszą formułę kopiować w dół i jeśli chodzi o punkty, to faktycznie chcemy, żeby się przesuwało w dół, a komórka D2 ma zostać w jednym miejscu. I to jest prosta operacja porównania. Tak porównujemy ze sobą dwie wartości z różnych komórek. Jak sobie zatwierdzimy naszą formułę i skopiujemy w dół, no to łatwo widzimy, że faktycznie mamy prawidłowe wyniki, że wartość logiczna prawda jest tylko wtedy, kiedy ten warunek jest spełniony, czyli liczba punktów jest większa bądź równa 70. Tak, czyli tutaj mamy właśnie ten pierwszy nasz test logiczny, żebyśmy zobaczyli, co się tam dzieje w funkcji jeżeli. I teraz na tej podstawie, właśnie tę podstawową informację, możemy napisać funkcję jeżeli. I w większości sytuacji ten test logiczny będziemy chcieli napisać w funkcji jeżeli. Ale ponieważ my tu już przetestowaliśmy nasz warunek, to możemy się odwołać bezpośrednio do wartości z komórki C5. I to jest nasz test logiczny. I to jest właśnie dodatkowa informacja, że ten test logiczny może być wykonany gdzieś indziej, a może być po prostu sprawdzana wartość, czy ona jest tożsama z prawdą, czy nie. I teraz naciskamy sobie średnik, tak, wartość, jeżeli prawda. No my chcemy prostą informację, zdał albo oblał, czyli jeśli wykonywaliśmy test logiczny większe niż bądź równe, to znaczy, że wtedy zdał, jak jest zwracana prawda, czyli piszemy sobie, no tylko może z wielkiej litery, zdał, tak, ponieważ to jest tekst, przypominam, musi być w podwójnych cudzysłowach, średnik, no i jak nie zdał, tak, to my tu mamy określenie oblał, tak, i znowu tekst w podwójnych cudzysłowach, zamykamy naszą funkcję jeżeli, tak, czyli widzimy wartość, jeżeli prawda, wartość, jeżeli fałsz i odpowiednie tak są zwracane, czyli jeszcze raz, o, kolorystycznie tutaj, to od spodu weźmiemy niebieskim, że prawda to będzie zdał, a fałsz, tak, weźmy sobie czerwonym, to będzie zwracane oblał. No i możemy to sobie zobaczyć, tak, zatwierdzić naszą formułę, skopiować w dół i widzimy poszczególne odpowiedzi, tak, zgodne z naszymi wcześniejszymi ustaleniami, czyli fałsz to oblał, prawda to zdał. Czyli jak jest spełniony test logiczny, warunek, który sobie sprawdzaliśmy, no to mamy wartości odpowiednie zwracane, jeśli nie jest spełniony, to inną odpowiednią wartość. I ile więcej punktów by zdać? I tutaj chcę napisać jeszcze raz funkcję jeżeli, tylko ona będzie patrzyła na coś innego, tak, ile punktów więcej by zdać, czyli tutaj nas bardziej interesuje sytuacja, jeśli jest poniżej, tak jakby mi z mojej perspektywy wydaje się, że to jest ważniejsze, czyli teraz mój test logiczny to będzie taki, czy wartość z komórki B5 jest mniejsza od wartości z komórki D2, F4, żeby zablokować tą wartość. I teraz tak, jeśli jest mniejsza wartość, to znaczy, że student nie zdał. I musimy sprawdzić, ile punktów brakuje mu, żeby zaliczył. Czyli będziemy wykonywać obliczenie matematyczne, czyli od wartości z komórki D2, F4 blokujemy bezwzględnie, odejmujemy wartość z komórki B5. Tak będzie wykonywana, taka operacja będzie wykonywana, jeśli wynik będzie test, tak, prawidłowy, test logiczny będzie spełniony, czyli student nie zdał. Średnik i wartość, jeżeli fałsz, no to ile więcej punktów? Jak zdał? 0. Tak, czyli możemy sobie to teraz tak rozpisać. Czyli tu wcześniej
zwracaliśmy wartości tekstowe, a tu tak, będziemy już sobie zwracać obliczenia, czyli założenia wartości liczbowe, tak, czyli nawet odwołanie do innych komórek, jak najbardziej też można zrobić. Jak sobie zatwierdzimy naszą formułę i skopiujemy w dół, to możemy właśnie zobaczyć wyniki, że o, tu nam się pojawiają wartości liczbowe różne od zera, tylko w sytuacji, kiedy student oblał i zabrakło mu trochę punktów, żeby zdać egzamin. Tak? I tu przy okazji możemy jeszcze jedną rzecz zrobić, ponieważ nasza funkcja, jeżeli tak, odwołuje się do komórki C5. I ta komórka C5 ma ten test logiczny, który sobie zapisaliśmy, tak? Który możemy zapisać w funkcji jeżeli, tylko właśnie tu jest jeszcze raz istotne, w którą stronę my test logiczny rozpatrujemy, bo prawie zawsze możemy tak zrobić coś w stylu mniejszy niż albo większy niż równe się. I od tego zależy, w jakiej kolejności piszemy kolejne argumenty naszych danych. No to my mamy tą funkcję jeżeli. Tu robiliśmy sobie na podstawie, na potrzeby testów ćwiczenia, ale w większości sytuacji właśnie chcemy, żeby test logiczny znalazł się w funkcji jeżeli. Więc co możemy zrobić? Możemy wejść tak w tryb edycji naszej formuły, skopiować sobie tą część bez znaku równa się, po prostu Ctrl-C, Escape, wyjść z tego trybu edycji, wejść w tryb edycji naszej funkcji jeżeli, no tutaj nas też logiczny zaznaczyć, czy to kliknąć na nazwę argumentu, czy po prostu to sobie zaznaczyć myszką, jak nam jest wygodniej, i Ctrl-V, wstawiamy tu cały ten test logiczny, który był wcześniej w komórce. Czyli to robimy niejako zagnieżdżanie, tylko jeszcze nie w funkcji, ale takich form. I zatwierdzamy sobie naszą formułę, kopiujemy sobie w dół. O, i teraz mogę skasować te testy logiczne, żeby tak została tylko jedna kolumna z formułą, żebyśmy mieli ten wynik tak mniej miejsca zajmował, ale właśnie przy bardziej skomplikowanych formułach można czasami sobie rozbić na mniejsze elementy, a później złożyć w całość, żeby było nam łatwiej wykonać podobne obliczenia.